Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Motywem przewodnim tego odcinka jest zdjęcie, które musimy wykonać na zlecenie miłościwie nam panującego pana prezesa. A co pan prezes sobie życzył? Życzył sobie, aby zrobić zdjęcie przy maszynie Global Max. Ponapawajmy się chwileczkę majestatem tej maszyny. O, stół obróbczy, głowica, komputer i pompa. Świetny zestaw. O co chodzi? Mamy zrobić zdjęcie głowicy i spróbować uchwycić moment, w którym strumień przebija się przez materiał. Nie przez byle jaki materiał, przez szkło, ponieważ szkło jest przezroczyste i będziemy mogli uchwycić ten moment przebijania. To zdjęcie, które wykonamy, jest potrzebne do plakatu, który będzie wisiał na tej ścianie. Przeprowadziliśmy testy na tym kawałku szkła. Pierwsze cięcie było od zewnątrz, a drugie w tym miejscu przebijaliśmy po prostu materiał, żeby zobaczyć, co się w ogóle wydarzy. Co się wydarzy w tym miejscu, czy to się skruszy, czy będzie mocno chlapać, no co się wydarzy, na co mamy się przygotować. Więc testy zostały przeprowadzone pozytywnie, nic się złego nie wydarzyło. Teraz musimy w jakiś sposób zaprojektować jakieś mocowanie, żeby móc ładnie zamocować ten kawałek szkła gdzieś w tym miejscu. Coś takiego, co ładnie będzie się prezentowało. To strumień to przetnie. No później tak. No w trakcie będzie to chlapało właśnie, strumień przyjdzie przez szkło i trafi na aluminium, będzie chlapać. A tego nie chcemy, chcemy, żeby czysty drobnik walił, żeby widać ten strumień. Tak. Zobaczcie, rysunek gotowy, materiał na stole, a Kamil kazał mi się tu pochwalić dźwignią, która napełnia wannę. Wow. Tak wygląda nasz uchwyt ze szkiełkiem w środku i teraz nam pozostaje w jakiś sposób, o, to tutaj przykręcić, żeby się nie ruszało. Tu jeszcze musimy z góry wyciąć prowadzenie dla strumienia i w sumie będzie gotowe. Houston, mamy problem. Okazało się, że brakuje nam, o, teraz widać, z 1-2 mm. aby nasza próbka zmieściła się pod tubę. Ale Kamil powiedział, że można tutaj odkręcić i leciutko całą głowicę przesunąć do góry. I po problemie. Teraz będziemy wycinać okienko w naszym uchwycie. Tak. Właśnie w tym miejscu. Pokaż ten uchwyt. Tak wygląda skończony uchwyt. Tutaj mamy okienko, którędy będzie przedzierał się strumień. O, tutaj proszę bardzo dziureczki, aby przykręcić to tutaj. Pyk, pyk, pyk. I mamy gotowe. No to już będzie zupełnie inaczej wyglądało na zdjęciu niż takie śruby. O. Wsadźmy to tu. Super. To gotowe, próbeczka przykręcona na stole. Ja teraz zmieniam obiektyw i strzelamy foteczki. No i pierwsza próba zakończona porażką podczas przybijania. O, co się wydarzyło? Pękło nam szkiełko. No i za chwilę będziemy próbować jeszcze raz. Cięcie proste, linia prosta, bez żadnych jakichś tam udziwnień. O, a
oto moja perspektywa gdzieś, tak? Z tej perspektywy robię mniej więcej zdjęcie. Oczywiście innym obiektywem. 50. No i zobaczymy, czy uchwycę to, co mam do uchwycenia. Udało się, zrobiliśmy kilka zdjęć. O. Tak wygląda ta próbka, ale teraz nagramy cały proces, żebyście widzieli generalnie, jak zachowuje się strumień, bo to jest ciekawe, jak ciągnie się tutaj ten ogon. Czas na podsumowanie, przedstawienie tego jednego, jedynego zdjęcia, które wyszło podczas tej całej akcji związanej z Global Maxem. Nie będę wiele przedłużał, pochwalcie mnie oczywiście w komentarzach, a teraz kilka chwil na napawanie się majestatem tego zdjęcia. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!